Wjazd do Niemiec w lutym 2023 roku. Oto obowiązujące zasady. Wjeżdżając w lutym do Niemiec należy pamiętać, że dalej obowiązują tu pewne restrykcje związane z koronawirusem. Osoby podróżujące nie muszą przedstawiać już dowodów szczepień, negatywnego wyniku testu czy certyfikatu ozdrowienia. Nowe zasady obowiązują do 7 kwietnia 2023. Utrzymane zostają jednak przepisy o kwarantannie dla osób powracających z obszarów mutacji koronawirusa. Tylko osoby wracające z Chin muszą przedstawić negatywny wynik testu. W samolotach wymagania dotyczące masek przestały obowiązywać już kilka miesięcy temu. Teraz nie trzeba ich nosić także w pociągach ICE, Intercity oraz w autobusach i pociągach transportu lokalnego. Jednak nadal istnieje nakaz noszenia maseczek FFP2 oraz obowiązek przedstawiania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy wejściu do szpitala, gabinetów lekarskich, stacji dializ i innych placówek służby zdrowia lub placówek opiekuńczych w całych Niemczech. Pracownicy gabinetów lekarskich i innych placówek ambulatoryjnych w Bawarii i Badenii-Wittenbergii nie będą już musieli nosić maseczek. Dodatkowo w Badenii-Wittenbergii, Dolnej Saksonii, Bremie i Nadrenii Północnej Westfalii maski nie są już obowiązkowe w transporcie publicznym. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.